Hej, przed Wami czas jest najprostszą rzeczą pana Clifforda de Simaka od wydawnictwa Rebis i premierą ta książeczka miała 5 lipca 2022 roku. I słuchajcie, przyznam, że jest napisana w dość ciekawym stylu. Niby prosto wszystko jest opisane, ale jeśli już ma użyć słowa, które właśnie opisuje rzeczy, zwykle dobiera je takie, które jednocześnie kojarzą się właśnie z kosmosem. I tak, rozdziały są tutaj dosyć krótkie i powiem Wam, że jest całkiem sporo dialogów. Dla mnie taka pomieszana fantastyka z rzeczywistością. I tak od początku mamy wytłumaczone, dlaczego człowiek nie nadaje się do wszystkiego i co z tym fantem zrobił. Wszelkie podróże w kosmos chyba ciekawią każdego, no jednak nie każdy może się w taką podróż udać, a i szanse na jego przeżycie są raczej znikome. Dlatego właśnie ludzie, biorąc pod uwagę te fakty, postanowili wymyślić coś, co sprawi, że i tak poznają go, tylko nie osobiście. Sama chciałabym posiadać takie moce jak pewna osoba. Wiecie, telepatia zawsze bardzo mnie ciekawiła, no i jak widać nie tylko mnie. Tutaj pewna osoba wymieni się właśnie z nią świadomością, zyskując tym samym potężne moce. I w ten oto sposób stanie się przeciwnikiem, którego trzeba wyeliminować. I tak, tutaj będą go ścigali nie tylko zabójcy, ale i ludzie, którzy totalnie nie rozumieją pojęcia telepatii. Dla nich będzie kimś, kto może im zaszkodzić, ale w jaki sposób, to oni nawet tego po prostu tutaj nie wiedzą. Boją się tylko czego nie znają i skorzy do oceny kogoś, kogo oczywiście nawet nigdy nie widzieli. Powiem Wam, że to tylko pokazuje, jak bardzo człowiek wciąż posiada pierwotne umysły. Wrogiem zaczyna stawać się osoba, której tak naprawdę w ogóle nie znają, a która jest raczej bardziej rozwinięta umysłowo. No, jak sądzicie, czy w ogóle uda mu się tutaj stąd uciec? Powiem Wam, że w dzisiejszych czasach również nie brakuje ludzi tak bardzo prostych właśnie jak w tej książce. I nie jest to spowodowane ich nierozwinięciem, tylko lenistwem. Od małego nie chcą się uczyć niczego, nie słuchają głosów rozsądku, a później oczywiście podejmują prace, które no nie wymagają większej interwencji umysłowej. Moim zdaniem są zacofani tak jakby na własne życzenie. No, oczywiście nie wolno tego tyczyć nigdy z każdym człowiekiem. Dla mnie książka jest napisana bardzo mądrze, z przesłaniem właśnie dla każdego, kto tylko ją przeczyta. Warto w życiu wyznaczyć sobie wyższe cele i do nich dążyć, a naprawdę mogą się spełnić. Wybaczcie, że nie pokazuję Wam dalej książeczki, ale akurat Guguś właśnie sobie je i jest u mnie na ręcach. No niestety, ale tak ostatnio wyglądają moje recenzje, że muszę sobie radzić. Ale cieszę się, że jak dłużej śpi, to przynajmniej mogę sobie poczytać. I wtedy mam taki spokój, bo wiecie, muszę Gugusia pilnować. Tak, no jesteś, jesteś. Także książka jest świetna, fajnie było sobie ją przeczytać, zobaczyć jak to wygląda. I jak ci ludzie naprawdę potrafią oceniać kogoś tylko dlatego, że jest od nich mądrzejszy. Dla nich już jest totalnym wrogiem. Także słuchajcie, książka jest warta do przeczytania, bo wydaje mi się, że dosyć rzeczywisty jest to problem nawet w tym świecie. Okej, ja już się żegnam. Pamiętajcie, premiera 5 lipca. Żegnamy się już z Gugusiem i do usłyszenia. Pa, pa!